No cały czas nie wiem, czy to działa, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że tak. Dobrze, czekajcie, czekajcie, muszę się... Jakieś są trzaski chyba na łączach. No dobra. Ale chyba musimy tak zacząć. Nie mogę już więcej kombinować. Słuchajcie. Witam was bardzo serdecznie. Witam was bardzo serdecznie na komentarzu z postem pracy Izy w naszym super projekcie Wyzwanie D-Make, gdzie wspólnie analizujemy dlaczego Iza w swoim gospodarstwie domowym wyrzuca i marnuje tyle żywności. I robimy to metodą Lean Six Sigmy. Z jednej strony uczymy się Lean Six Sigmy, z drugiej strony pokazujemy tak naprawdę, jak Lean Six Sigma może nam pomóc w rozwiązywaniu tego typu, nie to, że przyziemnego, to nie jest przyziemny projekt, to jest ważny projekt, natomiast niespecyficzny, taki nietypowy dla Six Sigmy, nietypowy dla tych wszystkich tematów, do których się przyzwyczailiśmy, albo nam się wydaje, że Lean Six Sigma jest dobrym tematem. I właśnie, teraz tak, kolejny krok. Jak wiecie, my tutaj razem z Izą walczymy, stosujemy tą technikę. Raz w tygodniu z Izą robimy sesję. Wtedy tłumaczę Izie, jaka jest teoria, na czym polega kolejny krok, kolejny etap. I od czasu do czasu Iza znajduje chwilę czasu, bierze się za tą teorię, za ten projekt w bary, tak wiecie, jak to ci wojownicy sumo na ringu. No i się mierzy z tym projektem i tam stara się go pokonać. I oczywiście efekty swojej pracy umieszcza na naszej grupie i ja te efekty będę chciał, staram się zawsze na żywo komentować. Tak jak ostatnio komentowałem, co to było, SIPOC. Tak samo teraz Iza przesłała Voice of the Customer razem z CTQ. Nie czytałem tej tablicy jeszcze. W związku z tym robię to na żywo i ciekawy jestem, jaka będzie wasza reakcja, wasza opinia. Tutaj patrzy, jedna osoba ogląda. Nie wiem kto, dajcie znak. Witam w każdym razie serdecznie. No dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy, przyłączamy się, uwaga, pach, pach, pach na inny ekran. I teraz zobaczcie, to jest typowa tabelka, gdzie my staramy się. Dobrze. To jest typowa tabelka, gdzie my staramy się opisać efekty rozmów z naszymi klientami. I teraz, żebyście do. Już jedną rzecz widzę, słuchajcie, co tu się stało. Pamiętacie? No chyba, że Iza. Chyba, że Iza zmieniła troszkę SIPOC, ale teraz już nie chcę tutaj kombinować, nie chcę wchodzić, a zaraz zobaczę. Słuchajcie, bo może Iza zmieniła SIPOC i troszeczkę inną grupę ma klientów. Zaraz zobaczymy. Klikamy na SIPOC. No i mamy Sławek, Iza, Sławek, firma zbierająca śmieci, nadal jest. I mamy też firma Sławek, koń sąsiadów, firma Matylda, Mikołaj, pies. Okej, okay. Iza, Sławek, Iza. Zniknęła teściowa z klientów, widzę. Jest Sławek, Iza, firma. No dobra. No i cały czas jest koń sąsiadów, super. Pies jeszcze jest. Teraz dlaczego, słuchajcie, weryfikuję Sajpoka? Zobaczcie sobie też sami, jak ten SIPOC Iza zrobiła, ponieważ voice of the customer na tym etapie projektu, zwłaszcza jeżeli my nie mamy jeszcze tak do końca sprecyzowanego obszaru, w którym ten proces kuleje najbardziej. Okej, myśmy sobie na początku powiedzieli, że to może być koszt wyrzucanych produktów, ale tak naprawdę nikt nam tego jeszcze nie potwierdził. Więc, żeby mieć pewność, warto pójść i przedyskutować
oczekiwania z każdym z klientów. I tutaj Iza poszła tylko do trzech, Iza, Sławek, Matylda, no chyba, że to jest pierwsza część Voice of the Customer. Jeżeli to już jest, ma skończona być forma Voice of the Customer i chcemy przejść do kolejnego etapu, to ja bym tutaj jeszcze dorzucił oczekiwania, czy rozmowy z firmą sprzątającą, dorzuciłbym jeszcze rozmowę z koniem i z psem. Natomiast tutaj oczywiście zamiast konia i za psa, no to musi być ktoś, kto się tym koniem opiekuje. Jak chodzi o psa, to opiekun psa, tak? Czyli co pies chce, co koń chce, więc to powinno być tutaj, żeby mieć komplet. Czyli słuchajcie, Voice of the Customer w najbardziej takim skomplikowanym podejściu to musi być przeprowadzenie rozmowy z każdym klientem, ok? To jest pierwsza uwaga. A tutaj już Iza, widzę, zrobiła tylko Izę, Sławka i Matyldę. No dobra, ale załóżmy nawet, że jest tak. Ok, idziemy tak. Jest tak, Voice of the Customer. Dlaczego zdarzają się produkty przeterminowane? Dlaczego nie gotujemy tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść? Okej, czyli tak naprawdę Iza zrobiła ze sobą, sama z sobą taką sesję, gdzie poddaje stan obecny, to co obserwuje w procesie, poddaje pod pytania, tak? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Troszeczkę niepotrzebnie tutaj to wszystko brzmi jak dlaczego, bo ciekawy jestem, czy rzeczywiście był taka rozmowa z klientem, czy to, że tutaj się pojawiają tego typu stwierdzenia, czy to są rzeczywiście stwierdzenia klientów. Bo to już wygląda mi na takie szukanie pewnych przyczyn problemów, ale dobrze, to nie jest to naprawdę źle. Pamiętajcie, że ta kolumna Voice of the Customer pierwsza, to jest takie oddanie głosu rzeczywiście klientowi. To, co mówi, 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 powinniśmy to spisywać, żeby nam nic nie umknęło. Jeżeli klient tak naprawdę cały czas ma dylematy, albo jeżeli Iza cały czas patrzy na ten proces, jeżeli chodzi o posiłki i żywność, cały czas sobie zadaje pytania, dlaczego, 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 to tak może być. Nie ma problemu. Tak tu podglądam, kto jest u nas na live'ie. A nie spodziewałem się, że ktoś będzie, słuchajcie, ponieważ nie zapowiadałem tego live'u. Chciałbym bardziej, żeby to zostało dla Was później do przesłuchania. I teraz tak. Główny czynnik key issue może tak być. Zobaczcie, no, okej. Koszt wyrzuconych produktów. Koszt, koszt, koszt. Niepotrzebnie kupione produkty, niepotrzebne wydane pieniądze, ryzyko zepsucia się. I tutaj już niestety to nie jest głód, to nie jest key issue, to nie jest miernik. Trudno to pomierzyć. Tak naprawdę niepotrzebnie kupione produkty mierzymy patrząc na coś innego, właśnie poprzez koszt kupionych produktów. Niepotrzebnie wydane pieniądze. Dobra. Drugie, trzeci punkt. Procent odzysku półproduktów. Może być. Czas poświęcony, czas, ok, czyli procent odzysku, czas, procent przeterminowanych, wyrzuconych, dobra, zamrożony budżet, no, też może być miernik. Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest rzeczywiście głos klienta. To jest to, co jego interesuje. My nie powinniśmy teraz tego kwestionować. My powinniśmy tylko to oceniać z perspektywy, czy to jest dla nas przydatne, czy my możemy to mierzyć, czy my możemy tego użyć w naszym projekcie. Jako taka luneta, taki pryzmat, przez który patrzymy na proces. To nie jest nasze miejsce teraz, żebyśmy mówili: hej, głupi kliencie, nie znasz się, no jak ty możesz na to, załóżmy, zwracać uwagę? Dlaczego nikt na to nie patrzy, tak? To nie jest, słuchajcie, ten moment, kiedy powinniśmy kwestionować to, czy klient na to patrzy, czy nie. Sławek, kupować mniej, ale częściej. No to jest ciekawe, czyli częstotliwość kupowania. No zobaczymy później, jaki będzie CTQ, tak? Czyli częstotliwość kupowania, ilość, wykorzystanie produktów zakupionych. Tu musi być procent. To nie jest miernik. Jak wykorzystanie produktów zakupionych? To musi być to, nie wiem, procent, udział produktów zakupionych, tak? Tutaj wrzucanie przygotowanych potraw, czyli to nie wrzucanie nie jest głównym czynnikiem, nie jest miernikiem. To musi być kilogramy wrzucanych, przygotowanych potraw, tak? Kilogramy mokrej karmy dla kotów wyrzucanej, tak?
Utrudniona kontrola stanów magazynowych. To też tutaj, jak można mierzyć czas poświęcany na kontrolę stanów magazynowych, tak? Jeżeli patrzymy o Sławku. A, poczekajcie, nie widzicie tego. Przełączę na kamerę numer 3. O. Czyli już teraz Sławek jest widoczny. Przepraszam, zapomniałem, że zasłaniałem sam widok Sławka. Widzicie tutaj od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Ostatni. Utrudniona kontrola stanów magazynowych. Key issue to jest tak naprawdę czas, jaki poświęcamy na tą kontrolę stanów magazynowych. Bo to jest utrudnione. Albo... A czy według mnie utrudniona kontrola to jest właśnie czasochłonność, nie? Bo to może być jeszcze rozbieżność podczas kontroli stanów magazynowych, to wtedy będziemy patrząc inaczej. Matylda, czas poświęcony na szukanie. Czas, super, fajnie. Matylda, drugie, otrzymanie w prezencie słodycze, czyli co? Ilość słodyczy? Otrzymane w prezencie słodycze niespełniające wymagań jakościowych są wyrzucane. Czyli zgodność. Zgodność otrzymanych słodyczy z oczekiwaniami. Jasne. No dobra. Więc słuchajcie, i teraz, tak jak mówię, jedyna uwaga do głównego czynnika to jest to, że to musi być mierzalne, to musi być miernik, to musi być coś, co wykorzystujemy do pomiarów, bo inaczej trudno to wykorzystać, ok? I mój kolejny komentarz, jeżeli chodzi o samo CTQ. Niestety, to co tutaj mamy, to jest bardzo częsty błąd w projektach, czyli pomieszanie celu z CTQ. Pamiętajcie jedną rzecz i Iza też pamięta jedna rzecz. CTQ jest to miernik bezwzględny, niewzględny, bezwzględny. To nie chodzi o zmniejszenie. Zmniejszenie o, czy zwiększenie, to jest coś względnego, względem jakiegoś obecnego stanu, tak? Tutaj bardziej skupiła się na celu projektu. CTQ ma wymiar i znaczenie bezwzględne. I na przykład koszt wyrzucanych produktów, to tutaj powinno być napisane jeszcze bardziej w mierniku koszt wyrzucanych produktów, nie wiem, tygodniowo, dziennie czy miesięcznie. I tam powinno być napisane, że krytyczne dla jakości jest to, żebyśmy nie wyrzucali więcej niż równowartość 10 zł. I CTQ brzmi, że poniżej od 0 do 10 zł jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami i to jest ok. Czyli krytyczne dla jakości jest to, żebyśmy nie wyrzucali dziennie więcej niż 10 zł. I teraz problem w ogóle to jest to, ile razy, ile dni w ciągu miesiąca wyrzucamy więcej niż 10 zł. I ile więcej niż 10 zł. I wtedy możemy sobie definiować cel projektu zmniejszenie o 50% tego kosztu powyżej 10 zł. Czyli jeszcze raz, słuchajcie, critical to quality ma wymiar bezwzględny. Tam nie mówimy nic o zwiększaniu, zmniejszaniu. Bierzmy sobie kolejny, słuchajcie, przykład. Na przykład jest Iza, punkt 4. Dlaczego tak mało wykorzystujemy półproduktów niezjedzonych? Procent odzysku półproduktów. I znowu, tutaj niestety jest to błędnie stwierdzone. Nie chodzi o zwiększenie ponownego wykorzystania produktów, tylko tutaj powinien być jako miernik procent odzysku produktów, super. I teraz, no właśnie, tutaj ten miernik może być dyskusyjny, bo trzeba się zastanowić, jak to mierzyć, ale CTQ może brzmieć w ten sposób, poczekajcie, procent odzysku, czyli im większy, tym lepszy, domyślam się, tak? Czyli procent odzysku powinien być od 80 do 100%. I to jest CTQ. Czyli jeżeli ja odzyskuję od 80 do 100% produktów, to znaczy, że jest dobrze. Czyli krytycznym dla jakości jest to, żeby procent odzysku półproduktów był między 80 a 100%. I teraz, jeżeli twój problem jest taki, że odrzucasz i odzyskujesz mniej niż te 80%, to jest problem. I ty
tutaj zdefiniowałaś zwiększenie ponownego wykorzystania półproduktów 80% jako cel projektu. Czyli to, co jest poniżej 80%, chcesz podnieść o 80%. Według mnie wszędzie popełniłaś ten sam schematyczny błąd, więc nie ma co dyskutować, ale moglibyśmy sobie podyskutować, słuchajcie, o innych CTQ, na przykład o CTQ Matyldy. Matylda, zróbmy sobie, jak mogłoby brzmieć CTQ Matyldy. Chociaż poczekajcie, zobaczymy. Dobra, idziemy do Matyldy. Matyldę odsłaniam już, to tutaj, o. Tak? Dobrze, widać. Czyli Matylda ma dwa stwierdzenia. Pierwszy, czas poświęcony na szukanie słodyczy. I teraz tutaj już niestety to jest CTQ, powiedziałaś o miejscu, zawsze pełny dostęp. To są pewne już rozwiązania nawet. Jeżeli główny czynnik mówiłby o miejscu, to CTQ może być w ten sposób zdefiniowane. Czyli załóżmy, Matylda mówi, że miernikiem trudnego dostępu do słodyczy jest to, żeby słodycze były zawsze w tym miejscu. I teraz krytyczne dla jakości jest to, że one będą w tym miejscu, a jak leżą gdziekolwiek indziej, są przesunięte o, nie wiem, o jedną półkę wyżej, niżej, to już to niezgodne z jakością, niezgodne z CTQ i jest problem. Natomiast czas poświęcony na szukanie słodyczy, no tutaj musi być zdefiniowany w ten sposób, że jeżeli ja, nie wiem, po otwarciu lodówki spędzam od 0 do 15 sekund na szukanie słodyczy, to jest to zgodne z jakością i mój critical to quality jest czas szukania słodyczy od otwarcia lodówki od 0 do 15 sekund. Za każdym razem, jak muszę szukać słodyczy powyżej 15 sekund, jest to niezgodne z jakością i jest to wada, błąd. Ok? Rozumiecie? To tak, otrzymane w prezencie słodycze nie spełniają wymagań jakościowych. Tylko słodycze bez syropu glukozowo-fruktozowego przyjmowane są jako prezenty. No dobra, okej, super. Znaczy, to już może być właśnie, to już brzmi lepiej jak CTQ. Czyli critical to quality jest to, że słodycze muszą nie zawierać syrop glukozowo-fruktozowy. Tak jest. Wszystkie inne produkty, prezenty słodkie, które zawierają syrop, nie są przyjmowane. I to powiem Wam szczerze, że chyba jakimś fuksem, ale brzmi najlepiej jako takie dobre CTQ, ponieważ jest to bezwzględne, niewzględne. I teraz tak, znowu wracając do Sławka, widzicie ostatni punkt, utrudniona kontrola stanów magazynowych. Tutaj znowu trzeba byłoby się zgodzić, czy chodzi o czas. Tutaj troszeczkę nie przycisnęłaś Iza klientów i nie spytałaś się, a w jaki sposób możemy pomierzyć ten problem, albo kiedy, albo zmiana jakiego miernika mogłaby świadczyć, szanowny kliencie, o tym, że się polepszyła sprawa. Więc tutaj mówimy prawdopodobnie o czasie, tak mi się wydaje. W tym momencie czas na kontrolę stanów magazynowych, znowu po otwarciu lodówki, czy jakiegoś schowka, czy w ogóle w całym domu, nie powinien być dłuższy niż na przykład 15 minut. I to są te CTQ. Więc słuchajcie, niestety wydaje mi się, że tutaj odnośnie CTQ Iza musisz zrobić małą poprawkę, ale to nie jest duży błąd. Fajnie, że udało się to skomentować, wychwycić, pokazać. Ciekawy jestem, jakie są Wasze oczywiście komentarze. Wiem, że są wakacje, wiem, że odpoczywacie w różnych miejscach, jeździcie po Europie, po świecie i pewnie nie możecie teraz śledzić, ale jak będziecie z powrotem przy internecie, będziecie mieli chwilkę, to liczę na Wasze komentarze i chciałbym się też podzielić, nie, chciałbym się, żebyście się podzielili też swoją oceną, czy się zgadzacie, czy nie. Iza, do roboty.